Hi, witam Was serdecznie na kanale Makeup After 40 i dzisiaj od razu przechodzimy do rzeczy. Słuchajcie, jestem mega podekscytowana, dlatego że wpuszczam Wam nową serię filmików. Mam nadzieję, że to będzie seria, bo mam nadzieję, że polubicie te filmiki i będziecie chcieli je oglądać. Więc zobaczymy, jak wyjdzie pierwszy. Słuchajcie, jak to się stało w ogóle, że wpadłam na pomysł takich filmików? Moja koleżanka Agnieszka, tutaj buziaki pozdrawiam, właśnie ten pomysł mi, że tak powiem, podała na tacy, pytając się: kochani, a dlaczego ty mi robisz takich filmików stylizacyjnych, modowych? I tak sobie najpierw pomyślałam: Boże, przecież ja w ogóle jakby... Owszem, ja lubię modę, lubię się bawić ciuchami, lubię się przebierać, natomiast nigdy nie uważałam siebie za jakiegoś guru modowego, ale tak sobie pomyślałam z drugiej strony, że zadam Wam pytanie, czy Wy chcecie w ogóle takie filmiki. No, okazało się, że chcecie, więc postanowiłam spróbować, jak mi to wyjdzie, jakby ocenę pozostawiając moim obserwatorom, czyli Wam właśnie. Także piszcie w komentarzach, jak się ten filmik podobał, czy chcecie jeszcze różne inne z tej serii. Ja mam pomysłów mnóstwo w głowie, jakby od Was zależy, czy te filmiki będą, czy nie. Dobra, ale dzisiaj słuchajcie, zaczynamy od serii pod tytułem Co nowego u mnie w szafie? I ja rzeczywiście, ponieważ jakby wiosna rozkwitła, a moja szafa jakoś zubożała, tutaj możecie zobaczyć, zrobiłam w międzyczasie kipisz, wywaliłam wszystko z szafy, zrobiłam sobie porządek i okazało się, że naprawdę było sporo rzeczy, które tam wiszą po prostu, żeby wisieć, więc stwierdziłam, że brakuje mi jednak ubrań na wiosnę. No i właśnie dlatego postanowiłam sobie zamówić kilka rzeczy z Zalando. Oczywiście siedziałam z tym zamówieniem chyba przez tydzień, kombinując, co ja w ogóle chcę, co mi potrzeba i tak dalej. Zamówiłam sporą pakę, ponad 20 ciuchów, rzeczy w ogóle, bo też buty były, ale suma summarum zostawiłam sobie tylko kilka i zaraz Wam pokażę. Buty sobie jeszcze, że tak powiem, zostawiłam, ale nie jestem pewna, czy je zostawić, czy nie, bo już sobie namierzyłam jakieś fajniejsze, które też kupiłam i też mają przyjść. No ale zaraz Wam wszystko wytłumaczę, powiem co i jak, dlaczego. Pokażę Wam te rzeczy, przymierzę. No i tak naprawdę chyba od tego zaczniemy właśnie, że Wam pokażę rzeczy. Pierwsze co mam do pokazania to buty, dwa różne buty. Tak, buty sportowe. Dlaczego? Dlatego, że ja sobie w tym roku na wiosnę stawiam głównie na wygodę. A że jest taka moda w tej chwili, że łączy się sportowe rzeczy z elegancją, czyli tak naprawdę takie buty też można ubrać do sukienki. O zgrozo, ale naprawdę to fajnie wygląda w tej chwili. Ja na początku, jak widziałam takie stylizacje, to byłam taka trochę, wiecie... No dziwne to było, tak? Bo zawsze wydawało mi się, że do eleganckiego ciucha to i elegancki but, a tutaj proszę. Ale powiem Wam, że to jest fajna moda, dlatego że jest po prostu wygodnie. Także kobiety mają w tej chwili dobrze. Nie trzeba nosić szpilek z obcasami po horyzont, żeby fajnie wyglądać w sukience, więc tak. I teraz tak, to jest bucik firmy Vagabond, to jest bucik firmy Puma. Obydwa modele kosztują 449 zł i nie wiem, czy którykolwiek zostawię. Dlaczego? Już mówię. Ten bucik podoba mi się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. Jest czarna podeszwa, jest jakby tutaj ciemne naokoło, czyli jest szansa, że but tutaj nie będzie, wiecie, utaplany. To jest ok. Bardzo fajny krój, podoba mi się, mimo że jest to krój poszerzający stopę, nie wiem czy to widać, może w ten sposób wezmę, widać, on jest tutaj szeroki, tak? Więc generalnie jak ktoś ma dużą stopę, szeroką stopę, to raczej takiego buta nie wybierze. Natomiast ja mam dosyć wąskie stopy, 37, czyli po prostu całej nic, więc ja nawet lubię takie toporne obuwie i u mnie na stopie wygląda to ok. Jest tutaj dosyć wysoki zapiętek i ja mam wrażenie, że on mi po prostu będzie obcierał z tyłu w piętę. Jeszcze pomyślę, poprzymierzam, zobaczymy. Bucik jest bardzo ładny, jest połączenie skóry z materiałem, czyli stopa fajnie oddychałaby.
Gdyby był to mój bucik, jeszcze nie jest. I od razu się Wam muszę tutaj przyznać, że ja jeśli chodzi o buty, to w ogóle nie jestem ekologiczna, bo ja uwielbiam buty skórzane i tylko skórzane kupuję. Jeśli buty nie są skórzane, słuchajcie, to moja stopa po prostu cierpi, poci się i w ogóle nie, po prostu nie ma opcji, żeby buty nie były skórzane. Drugie buciki Puma, też słuchajcie, sama skórka. Chciałam je zostawić, słuchajcie, ale mam wrażenie, że przy zginaniu, zobaczcie, strasznie się tutaj ten but zgina brzydko i bardzo, bardzo szybko się ta skóra tak zniszczy, więc nie do końca jestem przekonana, nie do końca jestem też przekonana tutaj tym wykończeniem, bo są tutaj takie, wiecie, wrąbki, jakby podeszwa buta jest biała, but po chwili będzie wyglądał na brudny, więc nie wiem, jeszcze nie wiem po prostu. Mam chwilę czasu, przyjdzie, dojdzie jeszcze jedna paczka z butami, więc wtedy wybiorę z tego wszystkiego to, co mi odpowiada. Dobra, to tyle jeśli chodzi o buty. Co z ciuchów? Chciałam mieć bardzo, słuchajcie, swego czasu kombinezon. Kombinezon taki przewiewny, z długim rękawkiem. Taki kombinezon, który bym mogła założyć do szpilek, ale w takim kombinezonie też mogłabym pójść sobie gdzieś, nie wiem, nawet do sklepu po zakupy. Tak wygląda kombinezon. Słuchajcie, jest na długi rękaw, jest z materiału takiego przewiewnego, to jest taki jersey. Czarny, z różnymi takimi fajnymi wzorami. Przymierzyłam i bardzo się fajnie w nim czuję, dlatego że jest przewiewny, ma kieszenie, ma paseczek, który można zawiązać w talii. Poczekajcie, przymierzę, sami zobaczycie. Okej, to zobaczmy, jak wyglądam w tym kombinezonie. Zobaczcie, jest słodki. Nie wiem, czy mnie widać w całości. Tutaj jest w pasie paseczek, można sobie go zawiązać, można też ubrać inny pasek. Są kieszonki, jest taki, wiecie, kombinezon przewiewny. Ja tu mam luz. Zobaczcie, tak wygląda kombinezon ubrany do eleganckiego płaszcza, elegancki bucik, zdejmuję płaszczyk, jakaś jeszcze może fajna torebeczka, której nie mam, proszę bardzo, no i elegancka jakby wersja tego kombinezonu, a zaraz Wam pokażę, jak wygląda to, nie wiem, może do kurtki jakiejś skórzanej i do butów sportowych. Okej, kolejna stylizacja. Ten sam kombinezon ubrany do skórzanej kurtki, białe buciki do tego, Pumy. Jakby to była jakaś fajna jeszcze biała opaszka, też mogłoby być. Zupełnie jakby inny wygląd. Nie wiem, w której stylizacji ten kombinezon wolicie, powiedzcie. Co jest fajne też, jak się nachylam, mimo że jest kopertowy tutaj taki zakładany dekolt, nic tutaj nie wypada, nic się nie dzieje z biustem, więc to też jest fajne, fajnie zrobione. No i te kieszenie są genialne, po prostu bardzo, bardzo mi się spodobał ten kombinezon, dlatego go zostawiłam i myślę, że to będzie stylizacja taka moja na co dzień, w której będę bardzo często śmigać, nawet na zakupy. Jeszcze ważne, ten kombinezon jest firmy Valis i kosztował 223,20, czyli sporo, ale powiem Wam, że to jest naprawdę fajny gatunek materiału, przewiewny, chłodny, taki po prostu na wiosnę, mimo że jest czarny, ale będzie się genialnie w nim chodziło, więc to tyle, jeśli chodzi o kombinezon. Kolejne rzeczy, które zostały u mnie w szafie po zakupach w Zalando, to są chusty. Słuchajcie, kupiłam dwie chusty jedwabne, takie nieduże, malutkie, zobaczcie, to nie są duże chusty. Może nie pasują teraz do tego, co mam na sobie, ale chciałam tylko Wam pokazać, jaka jest wielkość, więc wielkość jest malutka. Można też sobie tą chustą, nie wiem, obwiązać kok, prawda? Czy, nie wiem, zrobić też jakąś, nie wiem, taką zawikę, opaskę, coś fajnego, wiecie, na głowie. Można też ją wykorzystać do kucyka z tyłu głowy, także możliwości jest wiele. Drugi kolor, bo one były jakby w pakiecie, takim dwupaku, drugi kolor jest taki, fajne kolorki naprawdę, takie wiosenne, oczywiście do jednolitego stroju, do jednolitej bluzki.
I ten dwupak kosztował 74 zł, czyli nie jest to żaden wydatek taki, wiecie, większy. Kolejna rzecz, zobaczcie. Wielka jest, prawda? Po prostu jest wielka, całą mnie po prostu zakrywa. Więc tak. Bardzo miły materiał, też z tej samej firmy co ten dwupak. Tylko jakby tu jest troszeczkę inny materiał, to nie jest jedwab. Coś takiego milutkiego. Fajnie będzie do jednolitej bluzki, jeansowa kurtka, jakaś skórzana kurtka, będzie fajnie. Później ją przymierzę zresztą do bluzeczki, którą mam. Koszt tej chustki 59 zł. Ok, już prawie kończymy. Chcę Wam pokazać coś, nad czym się jeszcze zastanawiam, aczkolwiek metka już mi się oderwała niechcący, więc pewnie to zostawię. Jest taka sukienka. Bardzo duży dekolt, ale taki dekolt, który kończy się tu, natomiast w tej sukience po prostu jest, musi być widać biustonosz, albo można ją nosić też bez biustonosza, natomiast no jest tak cienki materiał, że ja się na to nie zdecyduję. Długie rękawy, fajne zbierane tutaj w mankiecik, sukienka obcisła, więc podkreśla walory, ale też podkreśla, wiecie, niedoskonałość, więc póki co się jeszcze zastanawiam. Przymierzę, zobaczycie. Tak wygląda w sukience. W ten sposób. Ma długi rękawek. Tutaj fajnie wyglądają te zebrane mankiciki. Oczywiście trzeba mieć nienagarną figurę do tego, bo ona podkreśla wszelkie niedoskonałości. Ale na spokojnie, dopiero zaczynam wiosenną dietę, więc za chwilę będę lepiej w niej wyglądać. Słuchajcie, co ja mogę jeszcze do tego Wam jakby pokazać, co ja bym do tego nałożyła, to na pewno fajnie wyglądałoby to z kurtką jeansową i z tą nową chustą. Do tego białe buciki, to by była taka sportowa wersja. Tutaj pokazuję Wam elegancką wersję z płaszczykiem i z bucikami na obcasie. Oczywiście ten biustonosz, który mam tutaj, nie pasuje. Musiałabym po prostu zainwestować w biustonosz koloru takiego, wiecie, cielistego albo coś w tym kolorze pistacji. Ale generalnie o, tak to by wyglądało. No i sama sukienusia bez płaszczyka albo z płaszczykiem w ten sposób. No i ostatnie trzy rzeczy, które tak naprawdę do siebie pasują, to będą dwie bluzeczki. Zobaczcie, ta jest taka bluzeczka elegancka, dekolt w serek, guziczki w kolorze bluzki. Ramionka takie bufiaste, do tego takie bufiaste rękawki, które są przed łokieć, ale są z takich dłuższych rękawków. Z tyłu dosyć prosta i z paseczkiem, który można związać w pasie. 119 zł, firma New Look, 38 rozmiar i 100% wiskoza, ale naprawdę fajny materiał, przewiewny, więc jest ok. Podobny kolor, tylko zupełnie inny styl. Prosta bluzeczka, też widzicie dekolt, ja lubię dekolty jednak, dekolt w serek, tutaj takie marszczenie na piersiach. Organiczna bawełna i słuchajcie, jest to produkt, bluzka wyprodukowana w Turcji, turecki produkt. Firma nazywa się Only, rozmiar M i to jest koszt 59 zł, zaraz zobaczę. Tak, 59 zł. Ostatnia rzecz, którą zostawiam sobie w szafie, to są białe jeansy, też wyprodukowane w Turcji. Firma się nazywa Topshop. Koszt 209 zł. Dosyć dużo, natomiast postanowiłam je zostawić, dlatego że mają genialny jeans, genialny materiał, uwielbiam taki, wiecie, gumowany jeans. Mają fajny krój, bo są z wysokim stanem.
Z drugiej strony ten stan jest na tyle wysoki, że naprawdę w spodnie nie wchodzą mi w tyłek, bo czasami jest wysoki stan, niby wysoki stan, ale jak ubierasz na pupę, to okazuje się, że ten stan wcale nie jest wysoki, albo ja mam z tyłu za wypukłą pupę, chociaż wcale nie mam tej pupy za wypukłej, więc nie wiem. Czasami panie mówią, że po prostu ma pani za wypukłą pupę. A ja tak patrzę na tą pupę, ja mówię, nie, proszę pani, ja bym chciała mieć wypukłą pupę, ale nie mam. No dobra, w każdym razie spodobało mi się, więc zostawiam i zaraz wam pokażę, jakie stylóweczki z tego mogę sobie zrobić. Tak to wygląda, oczywiście tutaj jest ona troszeczkę luźna, tak jak mówiłam, te 38 to są takie rozmiary, w które mieści się mój biust, ale niekoniecznie są to rozmiary takie, wiecie, typowo na mnie. Spodenki są takie przed kostkę 7/8. No to fajnie połączyć właśnie z eleganckimi bucikami, proszę bardzo. Tak wygląda stylizacja z kurtką skórzaną, czarną. Mogę ją sobie teraz zdjąć, żeby wam pokazać, jak wygląda. Bluzeczka, główki, rękawek. Tutaj z tyłu zawiązałam sobie paseczek. Ok, teraz druga bluzka. Słuchajcie, chciałam wam pokazać, jak fajnie można zrobić jakby dwie stylizacje z jedną bluzką. W sensie takim, że ta bluzka jakby może być wykorzystana z takiej stylizacji pod tytułem coś eleganckiego, czyli na przykład kurtka skórzana i jakaś fajna do tego buciki. Jeszcze zobaczymy, jak będzie wyglądało to na przykład z taką, wiecie, apaszką. Fajnie, prawda? Super fajnie, więc okej. I ta sama, słuchajcie, bluzeczka po prostu ubrana z butami sportowymi i z kurtką jeansową tworzy fajną stylizację sportową. Okej, mamy to, słuchajcie. Mamy buciki sportowe, mamy kurtkę z jeansową i mam jeszcze do tego tę fajną chustę. Zobaczcie, jak kochane, jak. Mniejsza chusteczka, więcej koloru. Fajnie. Ciekawa jestem, co myślicie, która stylizacja wam się najbardziej podoba. Naprawdę jestem ciekawa. Koniec. Koniec, słuchajcie, dałam radę. Nie wiem zresztą, czy dałam radę, bo jeszcze nie obejrzałam tego. Jak obejrzę, to sobie zobaczę, czy dałam radę. Słuchajcie, to jest moje jakby pierwsza próba takiego filmu, więc nie wiem, czy dobrze mi się pracowało, wiecie, z zoomem, czy dobrze pracowałam z obiektywem. To się dopiero okaże. Ustawienie aparatu jest totalnie różne przy zbliżeniach i przy oddaleniach, więc zobaczymy. Oczywiście jak macie jakieś uwagi, to piszcie w komentarzach, ja wszystko biorę na klatę, to jest na razie pierwszy film, więc wybaczcie za niedociągnięcia, jeśli takowe będą, a na pewno będą, bo jak ktoś coś robi pierwszy raz, no to nie może być idealnie, więc piszcie, ja to wszystko biorę na klatę i postaram się, żeby kolejny film wypadł lepiej, jeśli oczywiście taki kolejny film chcecie, piszcie. Słuchajcie, jeśli zaś chodzi o modę, o moje podejście do mody, ja nie jestem żadnym modowym guru, absolutnie nie, nigdy nie byłam. Dla mnie moda jest takim jakby dodatkiem do życia, fajnym, kolorowym, jest możliwością wyrażenia siebie. Co jeszcze? Moda jest dla mnie, a nie ja dla mody, więc generalnie jak coś mi się podoba, to ja to noszę, jeśli się nie podoba, to choćby było nie wiem jak modne, to ja po prostu tego nie ubiorę. I tyle. Więc tak, oczywiście jestem w stanie pojąć to, że pewnie nie każdemu z was będzie się podobało to, co zaprezentowałam. To jest normalne, bo każdy ma inny gust, każdy woli inne rzeczy nosić, oglądać, nie wiem, przymierzać, więc to jest jak najbardziej okej. Natomiast tutaj starałam się wam pokazać, co ja sobie wybrałam na wiosnę. Myślę, że to są takie moje rzeczy, wiecie, ja po prostu wiem, że będę je nosić, ja już je polubiłam, więc no, chciałam się z wami tym podzielić po prostu. Myślę, że moda jest tak kolorowa i tak dużo jest modnych, fajnych rzeczy, że każdy znajdzie coś dla siebie,
Mam nadzieję, że część z Was zainspirowałam. Słuchajcie, i jeszcze jedno słowo ode mnie na koniec. Dziewczyny po 40, nie bójcie się jeansów, nie bójcie się kolorów, nie bójcie się krótkich spódnic, nie bójcie się, nie wiem, sportowego obuwia. Ja ostatnio słyszałam, Boże, Ty masz po 40 i nosisz takie buty. No noszę, dlaczego mam je nosić? Jeśli są wygodne, to dlaczego ja mam je nosić? Hello, bo mam 46 lat i co z tego? I z tym przesłaniem, kochane dziewczyny, zostawiam Was do następnego odcinka. Mam nadzieję, że się spotkamy niedługo. Zapraszam oczywiście na swoje konto na Instagram Makeup After 40. Tam jestem na stories codziennie. Życzę Wam miłego dzionka i trzymajcie się.